Dobra, okej. Okay. Dzisiaj jedziemy na Bellonę. Zobaczę, czy Bellona jest. Jedziemy do Orłowa. Cześć, Filip. Cześć. Zobaczymy, czy Filip da radę zarzucić tam z brzegu za tą Belloną. No jak nie, no to po prostu ja będę mu rzucać. A miejmy nadzieję, że on coś będzie wyciągać. Strasznie wieje, dlatego nie możemy jechać gdzieś do Karwi Jastrzębiej Góry. Pojedziemy do Orłowa. Masakra zaparkować tutaj. Kurczę, pierwszy raz parkuję na tym parkingu. No i nie ma miejsc. Po prostu nie ma, jedziemy gdzie indziej. Okej, okay, mamy prywatny parking. Z tym, że ludzi jest od groma i no nie będzie przyjemnie, trzeba będzie być w maseczce. Ło, ta woda to jakiś slime, tak? Slime jakiś, cokolwiek to jest. O ja, trochę to niebezpieczne, co tak się zbudzi? Zawsze na mnie robi to wrażenie, jak tutaj przychodzimy. I zawsze myślę, że to zleci. Ale dobra, jesteśmy z drugiej strony, wygląda to tak. No jest sporo tego zielska. Ale mam nadzieję, że to zielsko bardziej na kamieniach jest niż w wodzie. Zresztą zaraz porzucamy się przekonamy. Okej, na początek próbujemy zwykłego Jacksona, 26 gramów. Dalekosiężny sprzęt, fajnie leci na tym wędzisku, aczkolwiek 30 też dobrze leci. No, a jednak zielsko jest. Aczkolwiek miałem na chwilę kontakt z dnem, może dlatego skupiło tak zielsko. W zasadzie na pewno by było czuć, że gorzej idzie. Popróbuję jeszcze parę razy tym Jacksonem, a potem zmienię na coś innego. Przynęta Star od Mikado jest spoko, bardzo dalekosiężna. No udało mi się nią przed chwilą rzucić najdalej, ale zaraz pokombinuję, może coś innego. I spróbuję, może uda się rzucić jeszcze dalej, na przykład taką oto Belloną, też mikadowską, tylko że 40 gram, no to już jest dużo, zobaczcie, taka automatyczna dozbrojka, czy jakby to powiedzieć. Bardzo fajny patent na nieżerujące Bellony, takie, które pukają nam w przynętę, które nie zawsze chcą się zaciąć. Pięknie tutaj, naprawdę ładnie. Tak jak widzicie, nie ma za dużo ludzi. No tak to wygląda. W sumie z tamtej strony jest trochę więcej, dlatego uciekamy od nich. Mamy tutaj ten bunker. O nim wcześniej mówił nam kolega, jak łowiliśmy trocie. Spróbujemy do niego dojść i koło niego porzucać. Później takim punktem charakterystycznym są takie pale, ale myślę, że dzisiaj do nich nie dojdziemy. One są tam, na horyzoncie widać. Mogłaby to być dobra miejscówka, ale no myślę, że dzisiaj z Filipem sobie podarujemy chodzić tak daleko. Halo, 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 ludzie, na plaży jestem. Taki live z wody, obiecałem wam, że jak będę nad wodą, to zrobię live'a. Także jestem nad wodą, robię live'a. Jestem nad wodą z synem, gdzie tu się przyłącza kamerkę. Machaj, będą ryby, będą mówili, nie? Teraz w akcji idzie taki oto bodzias. Przepiękna sztuka. No mam nadzieję, że ten bodzias da mi jakąś Bellonkę, nie? A tak prawdę mówiąc, da Filipowi. Bo już trochę jest chłopak znużony. Super szczupak, a to nie wiedziałeś tak dobrze. Dawaj, może ci zeszła.
Nie, słuchaj, ciągnie, par, tak teraz. Gdzie? No, odpuszczaj i ciągnie, odpuszczaj i ciągnie. Dawaj, 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 ciśnij. O, ten mocno. Idzie, idzie, dawaj, dawaj. Finiszujemy? Była, 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 trochę wyżej wędka. Idzie. O, jest. Mini balona. Dawaj ją tu. Podejdź. Ona wyskakuje z wody i przybija wędkarzy. Daj ją do góry. O, samo się przybija. Ajej, właśnie zeszło. Patrz, patrz. Zżarła. Oddaj. Nie, ona nie chce puścić. Bardzo jest ładny kamer. Nie? Dawaj. Do góry wędka. Ale musi amortyzować. Była, nie? Ale zeszła, co? No, ale była ta... Szybciej trochę, szybciej. Dwa razy większa jakaś ta była, co teraz my... Ona mi wędkę nadłużyła, taka była mocna. No. Warto wędkę trzymać wysoko, żeby ona jak najmocniej amortyzowała te uderzenia belony, bo inaczej belona potrafi spaść, nie, Filip? No. Co zrobić? Niestety. Ale kolejny raz się przekonałem, że bodziasy ręcznie produkowane przez naszego kolegę Bogusława Kasaka są najlepsze. Wygląda jak jakiś okoń w branie, bo cały czas się rusza. Ty! I puściło. Aaa, ty kurwa. Jest? Co? Jedziesz. No. Jest! Ciśnij. Nie ma? Ciśnij. Może jest. Znów jest. Ona jest, tylko że ona płynie w naszą stronę, dlatego ty masz takie... Nie. A teraz tak puściło mocno i... Dawaj. Patrz, jak się gnie. Dawaj. Puść. Puściło. A było coś dużego, widziałeś? No, chyba było. Mocno się gnieło. Teraz jest rekord. A miało być tak ładnie, nie, Filip? No, już było blisko brzegu. Dobra, ej, ale ty jesteś taki mądry w gadce. Ile można belon złowić w ciągu dnia? 10. No, a 10 belon, ale to na jedną osobę, tak? No, na jedną osobę. Czyli jak ja mam zapłacone opłatę morską i ty, czyli możemy złowić? 20 belon. A belona ma wymiar ochronny? Nie ma. Aha, i można ją łowić, widzicie, tak jak my, na bodziasy. Zawsze warto, zobaczcie, zamontować tak kotwiczkę na krętliku. Ewentualnie, jak nie chcecie na krętliku, to dwa kółeczka, bo belona troszeczkę nam kisiuje w tej wodzie. No i w tym momencie, jak sobie tak to zamontujemy, to zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo, że nam spadnie. Filip wybrał dziecko tego poprzedniego budziasa. Mówi, że no jak na tego dużego coś się wzięło, to na to dziecko też coś weźmie. Zaraz wypróbujemy. Chyba jest. To też może być. No i kolejny raz kamerka się zawiesiła. Nie, naprawdę masakra z tymi GoPro. Ale Filipowi. Co, jesteście przyjezdni, czy jak? Nie, Stacy. Tutejsi. No i jak, jest belona? Nie. Dopiero przyszliśmy. 10 minut. Ja mam jedno, ja mam. 10 minut jesteśmy. Aha, 10 minut. Ale łowiliście już wcześniej tutaj? Nie, pierwszy raz na belonie. Tak wracamy. Tak. Gdzie patrzę. Pan łowi? No, przynęta dobra. Zobaczymy, jak dalej będzie się sprawiać. Aha, nie, no ja tam no, troszeczkę dalej łowiliśmy, ale siedzieliśmy z 2 godziny, żeby tą jedną złapać. Ale słońce było jeszcze? Było. No to dobrze, bo teraz jak zaszło, to będzie ciężko. Myślisz? Gorzej. Uh-huh. Jakie słońce to nam przychodzi pod tarmą, bliżej brzegu. No i jak było dzisiaj, Filip? No, super. Coś było, coś gryzło, nie? No, były 3 brania i jedna belona. No właśnie, byliśmy, złowiliśmy upragnioną belonę, bierzemy ją do domu, zjemy ją dzisiaj ze smakiem. No a co do następnych połowów, to myślę, że będziemy próbować też w innych miejscach. Także Orłowo zaliczone, teraz prawdopodobnie będzie Rozewie, Jastrzębia Góra. Po prostu subskrybujcie kanał.
i dajcie łapkę w górę, nie? Tak, łapka w górę. O.